Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Kuba. Dzisiaj pomalujemy coś od Papy Nurla. Bardzo fajna armia. Fajny temacik dla osób, które już troszeczkę malują. Chciałyby pouczyć się nowych technik. One tu się bardzo dobrze będą spłacać. Figurki są dość skomplikowane. Może niekoniecznie dobry pomysł dla tych z was, którzy zaczynają swoją przygodę z malowaniem. Ale do rzeczy. Zaczynamy od Deadguard Greena, którym pomaluje całą zbroję. Jak widzieliście, spora jest powierzchnia do malowania. Warto podstawowy kolor tutaj nałożyć troszeczkę większym pędzelkiem. I od razu nakładam pierwszego shade'a. Wybrałem Agrax Age'a. Tutaj sporo różnych pasuje. Agrax akurat da taki klimacik zardzewiałej zbroi i troszeczkę brudnej. Można też się pobawić z jakimiś zielonymi shade'ami, które jakoś mogą trochę inaczej podkreślić tą zbroję, nadać jej trochę inny charakter. W końcu malowanie to ciągłe eksperymenty. Czarnym może niekoniecznie, ewentualnie można połączyć jakieś shade, na przykład zielony, niektóre elementy podkreślić czarnym. Może dodać jakieś fajne efekty. Ja wybrałem Agraxa, bo chcę, żeby te jednostki były takie brudne, troszeczkę zardzewiałe, takie dublowe mocno. Dałem sporo czasu pierwszej warstwie washa, żeby wyschnął. Wash schnie dłużej, warto przeznaczyć na to przynajmniej godzinę, jeżeli wash był mocny, to nawet dwie. I co? I to samo, w zasadzie w kółko. Na figurkę nakładam drugą warstwę washa. Skupiam się tym razem na tych miejscach, które są bardziej zacienione, gdzie chcę, żeby podkreśliły one jakieś tam zakamarki. Cienie, które gdzieś tam naturalnie występują na tej figurce. Jest tego sporo.
ponownie dałem sporo czasu, żeby shade'y, wash'a wyschnęły na figurce. I dry brush, żeby znowu teraz wyciągnąć, skoro mamy cienie gotowe. No to idziemy w drugą stronę, wyciągamy wszystkie obłości. Duży pędzel do dry brusha. To są jakieś zwykłe pędzle. Chyba kupuję je w Empiku. Delikatne włosie, duża powierzchnia. Dość dobrze się to zachowuje. Dość fajnie wyciąga tą zbroję na wierzch. Wszystkie wypukłe elementy. Kolor nie jest tutaj może jakiś mega istotny. No, ten jest fajny, bo to jest taki żółto-zielony, trochę zgniławy, więc idealnie pasuje do tej armii. Druga warstwa rozjaśnień, German Yellow, jest leciutko zielonkawy, kolor żółty. Nim drybrushuję tylko te najbardziej wystające elementy. Tak w zasadzie zawsze trzeba, tak zawsze ja postępuję w przypadku drugiej warstwy highlightsów czy drugiego drybrusha. Tylko niewielkie powierzchnie, tylko najbardziej wystające elementy. W zasadzie zbroję już mam całkowicie pomalowaną. No to czas na ubranka. Ciemny fiolet odwaleją. I tym kolorem pomaluję wszystkie te wiszące szmaty na tej figurce.
teraz na ten ciemny fiolet od razu położę Moon Oil, czarny wash od Citadel. Wszystkie tak marki trzeba nim podkreślić. Nadaje świetnej trójwymiarowości tym wszystkim szmatkom. Pelerynom, jakkolwiek to inaczej nazwać. Ok, idę dalej ze szmatami. Drybrush, pierwszy drybrush jasny, jaśniejszym odcieniem fioletu, tak naprawdę Blue Violet od Vallejo. No i wszystkie te odstające elementy, staram się też podkreślić brzegi tych dziur, żeby troszeczkę je tam podkreślić, żeby były bardziej widoczne. Jo, i tyle. Lecimy dalej. Bone White. Tym kolorem pomaluję raczej. Wszystkie rogi rosnące w dziwnych miejscach. Czaszki niektóre. Szmatę, którą w Jakosę. I pewnie na sam koniec, bo teraz może zapomnę, muszki. Muszki. Skrzydełka muszek. Które też gdzieś oblepiają tą figurkę. Ta zbroja na okolicach brzucha ma wystający wielki jęzor, który pomaluje Pink Horrorem. I wszystkie robaki, które po niej chodzą, może też czasem warto w ten sposób pomalować. Może fajnie to wyglądać, czasem Bone White'em. Także takie dwa pomysły. No, zrobicie co uznacie, co stosowne. We'll be right back.
na Pink Horror nałożę teraz taki fioletowo-różowy łoż, którego nazwy nie wymówię, bo sprawia mi problem. Tak duża część nazw od Citadel, farby nie do kupienia przez telefon w sklepie. Chyba. Wszystkie metalowe elementy zacznę malować Dark Aluminium, odwaleją. Nadużywam ostatnio tej farby, ale strasznie mi się podoba jej odcień. To jak wygląda. To, że jest taka delikatnie błyszcząca, jednocześnie bardzo ciemna. Super odcień. Mimo iż jest nazwane Dark Aluminium, moim zdaniem świetnie imituje stal. Tak jak zresztą widzicie tutaj na kosie. Teraz jakieś tam szczegóły też nie maluję. Naprawdę fajnie to wychodzi. Tak jak pamiętacie wcześniej, rogi zacząłem malować Bone White'em. No i teraz Agrax Airshade. Te kolory bardzo fajnie do siebie pasują. Obficie je maluję i staram się tak umieścić, żeby schły w taki sposób, żeby łoż mógł osiąść na dole tego rogu. Tak żeby już na starcie samym łożem spowodować, że czubaczek będzie jaśniejszy, a dół będzie ciemniejszy. Przy samym malowaniu też staram się troszeczkę więcej farby umieścić na dole rogu niż robię to u góry. Elementy pomalowane wcześniej kolorem Dark Aluminium podkreślę Null Oilem. Nada troszeczkę zużycia. Delikatnie rozcieńczonym oczywiście tutaj maluję. I szybki powrót do rogów. Wraca Bone White i teraz podkreślę wszystkie wystające elementy rogu jaśniejszym kolorem. Tak. Wcześniej był tam łoż nałożony, więc zrobił się troszkę brązowe. A tu mam taki malutki pędzelek do drajowania. I też robale, one są takie glizdowate, więc idealnie Bone White je podkreśli, pozwoli mi zdrajować, nadać im troszeczkę drugiego wymiaru, bardziej wystawać, bardziej widoczne. We'll be right back.
wszystkie inkrustacje na zbroi. Zacznę od malowania Balthazar Goldem. Wszystkie czaszeczki, jakieś tam metalowe elementy, nakolanniki, etc. Ten kolor warto rozcieńczyć troszeczkę wodą przed malowaniem, jest wyjątkowo gęsty. Zresztą większość citadelowych odcieni po prostu tego wymaga. Przy metalikach trzeba uważać, żeby nie rozcieńczyć farby za mocno, bo pigment zacznie być wtedy widoczny, a farba się zrobi troszeczkę transparentna. Warto tego unikać. Dzwonki uznałem, że pomaluję Screaming Bellen. Jest troszeczkę bardziej czerwony odcień, czerwonawy niż Balthazar Gold. A będą się troszeczkę wyróżniać. Sama figurka też nie będzie aż taka monotonna. Jeżeli można użyć więcej kolorów, to czemu nie? Wszystkie elementy czarne maluję na ogół bardzo ciemno szarym, tudzież grafitowym odcieniem. Dzięki temu mogę użyć łoszy i będzie je widać na czarnym. No i jest niezauważalny, bo też jest czarny, więc go nie widać. A na szarym coś tam da się połoszować. To tak o. Dymy, tudzież opary, które wydostają się z góry zbroi z tych kominów, które wcześniej pomalowałem Balthazar Goldem, pomaluję Wolf Greyem. To jest taki leciutko wchodzący w odcienie niebieskie kolor szary. Bardzo fajny. To uważam, że może się fajnie spłacić. Szczególnie, że potem zobaczycie, jak on fajnie potrafi współgrać z niebieskim łoszem. I dalej, tak jak wcześniej mówiłem, Blue Ink, czyli on troszeczkę jest rozcieńczony, więc tutaj w zasadzie staje się już łoszem, bo rozcieńczony ink to jest w zasadzie łosz. I nim podkreślam wszystkie te dymki, to w zakamarkach bardzo fajnie potrafi pracować. I fajnie podkreśla też te delikatne akcenty niebieskiego w Wolf Grey. I teraz wracam do czarnego łosza Nunoil. Pobawię się zakamarki, kosy, podkreślę inne elementy, które wcześniej były malowane Dark Aluminium.
I wracam do dymów, oparów. Znowu w graj, żeby odzyskać troszeczkę tego pierwotnego odcienia z właśnie tych elementów. Wcześniej wam wspominałem, że Bon White'em pomaluje też muchy. I to właśnie jest to. Wszystkie muchy, tak żeby wyróżniały się z tych niebiesko-szarych odcieni, pomaluje Bon White'em. I znowu muchy. Tym razem Agrax Earthshade. On tam wszystkie te zagłębienia skrzydełek ma tylko delikatnie podkreślić. I to właśnie robi. No i ostatnie co pomówię, szukałem słowa. Znowu Agrax Earthshade, tylko tym razem wszystkie elementy, zbroi, inkrustracje, dzwonki. No ładnie podkreśli ich zagłębienia, troszeczkę je też upaćka trochę ubrudzi, trochę może przyzywie, zależy jak tam wyobraźnia pracuje. No i w zasadzie tyle. I tak wygląda finalny efekt. W zasadzie na zdjęciach, bo troszeczkę mi się popsuło urządzenie, które obraca dla was normalnie przed kamerą te figurki, a musiałem je już wysłać, odesłać do klienta, więc mam jakieś takie niemrawe nagranie panoramy na te figurki i wstawiam tutaj zdjęcie gotowców, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Uważam, że armię Nurgla z Warhammera 40 000 to temat fajny dla średnio zaawansowanych malarzy. Początkujący mogą mieć tutaj problem z ilością szczegółów. Troszeczkę to się zmieni w jakąś taką nierówną walkę. Natomiast jeżeli już sobie radzicie z mniej szczegółowymi figurkami, to jest to tak naprawdę świetny poligon doświadczalny dla wszystkich technik, nie wiem, łoszowania, drajowania. One tutaj strasznie, strasznie się spłacają, bardzo mocno je widać. Można fajnie eksperymentować z kolorami. I tak właśnie uważam, że to dobry temat dla średnio zaawansowanych. Słuchaj, bawiłem się fajnie malując. I mam nadzieję, że też bawiliście się dobrze oglądając ten film. Trzymajcie się i do następnego. Malował Kuba.